Witajcie, chwała Jezusowi Chrystusowi. Halleluja, niech będzie Jego imię uwielbione. Bogu dziękuję za to, że możemy kolejny dzień być przed Nim, że możemy stać przed świętym obliczem i razem ze sobą, że możemy mieć społeczność, możemy się spotykać, modlić, słuchać Słowa Bożego, uwielbiać Pana. Wiecie, chciałbym jeszcze, żebyśmy jeszcze przez chwilę dziękowali naszemu Panu. Dzisiaj grupa i nowa misja, Nowa Nadzieja bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie. Wiele, naprawdę dużo dziękczynienia. Wiele dziękczynienia i chwały jest. Amen? Czujecie to? Chwały dla naszego Boga. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze przez chwilę podziękowali Bogu w dziękczynieniu, chwale za grupę uwielbienia, za misję. Szczególnie za grupę uwielbienia. Słuchajcie, wiecie, zrobiłem eksperyment pierwszy raz w życiu. Zrobiłem taki eksperyment, kiedy nie byłem na próbie pierwszy raz. I modliłem się o prowadzącego, modliłem się o lidera, modliłem się o grupę przez ten czas, kiedy oni ćwiczyli. Wiecie, że to jest długo? Próbowaliście kiedyś modlić się więcej niż 15 minut w jednym kawałku? Na pewno tak. Ale słuchajcie, wiedziałem, ile to jest pracy, ile to jest wysiłku, ile to jest przygotowania, stania przed Bogiem, ale też potem i dopracowania po to, żebyśmy razem mogli uwielbić naszego Pana, dziękować Mu, żebyśmy przyszli w uwielbieniu razem. Amen. Chciałbym, żebyśmy docenili to przed Bogiem, stanęli przed Nim i powiedzieli: Panie, dziękujemy Ci za ludzi, którzy poświęcają się, żeby dać chwałę, żeby przynieść chwałę, żeby nas poprowadzić w dziękczynieniu, w uwielbieniu. Potem Wam powiem, co to przynosi, ale chcielibyśmy może to jeszcze zrobić. Amen? Stańmy wszyscy. Wstańmy. Na chwilę będziemy siedzieć, potem wstańmy przed Bogiem. Podnieśmy swoje ręce do góry, podnieśmy do nieba swoje ręce do Pana i powiedzmy: Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ludzi, dziękuję Ci za liderów, dziękuję Ci za ludzi, którzy poświęcili się, aby uwielbiać Twoje święte imię, aby nas wprowadzać w dziękczynienie i w Bożą obecność, w Bożą chwałę. Dziękuję Ci za ludzi, których Ty naprawdę namaszczasz. Halleluja. Dziękujemy Ci za chwałę i dziękczynienie, które jest tronem Twoim, mieszkaniem Twoim, Panie. Halleluja. Dziękuję Ci za to, że my możemy uwielbiać w tej atmosferze wiary, w atmosferze chwały. Możemy Twoje imię uwielbiać i chcemy to robić. Chcemy Ci dziękować. Dziękować Ci za właśnie te pieśni, za tych ludzi. Szczególnie za, Panie, za to namaszczenie i za to, co Ty wkładasz. Halleluja. Niech będzie Duchu Święty chwała. Niech będzie błogosławieństwo i uwielbienie. Amen. Amen. Usiądźmy. Słuchajcie, chciałbym czytać Słowo Boże. Rozważajmy Słowo Boże. Chciałbym się podzielić z Wami. Tak trochę ciężko jest powiedzieć o czymś, z czego dawno, długo już nie przeżyłeś, co to jest na świeżo. Bóg do ciebie mówi i mówi: teraz to powiedz. Chciałbym czasami mieć coś wypróbowanego, co już przez kilka lat działa w moim życiu, a potem powiedzieć i tak z taką pasją powiedzieć: wiecie, też tak spróbujcie, bo u mnie to działa. Nie tak jest dzisiaj. Bóg dał mi słowo, które jest bardzo świeże dla mnie, jest nowe dla mnie, w które wchodzę, w które mogę wykonywać na bieżąco, w którym się uczę tak naprawdę i chciałbym się z wami podzielić, dlatego że mnie przynagla, aby się dzielić z tym. Chciałbym powiedzieć o tym, że Bóg stworzył ciebie i mnie. Stworzył ciebie i mnie po to, abyśmy dziękowali, chwalili Jego imię, abyśmy komunikowali się, abyśmy wielbili imię Boże. Amen? Otwórzmy Izajasza, 43 rozdział, 24 werset. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Bóg mówi: lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Powiedzmy to wszyscy razem na 3-4. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Chciałbym o tym mówić. Chciałbym o tym mówić, bo to jest bardzo ważne dla mojego życia na ten czas i wiem, że na cały czas już zostanie ważne. Było, ale może tak ostro i tak mocno. Nigdy nie miałem takiego kontrastu, jak teraz, kiedy Duch Święty to przynosi w moje życie. Chcę was też zachęcić. Lud, który sobie stworzyłem. Bóg kiedy stworzył człowieka. Wiecie, Bóg stworzył wiele rzeczy, naprawdę. Cały świat, wszechświat. Stworzył doskonale. Stworzył. Na początku, ja to już kiedyś mówiłem, kiedy przychodzę do Boga, Bóg jest dobry. Amen. I kiedy otwierasz pierwszą kartkę, pierwszą stronę, pierwsze zdanie w Biblii, to określa Bożą dobroć. Na początku Bóg stworzył. Halleluja. Amen. Bóg jest Stwórcą, On jest dobry. I wszystko, co uczynił, wszystko, co zrobił, jest dobre. Amen. Wszystko, czego dotknie Bóg, wszystko, co jest, tylko wypłynie, wszystko jest dobre, bo On jest dobry, Stwórca jest dobry. I kiedy Bóg stworzył ziemię, kiedy stworzył morze, oddzielił jedno od drugiego, kiedy stworzył sklepienie, niebiosa, chmury, stworzył wszystko, to wszystko uwielbia Boga. Wszystko mówi o Jego wielkości, o Jego chwale.
Wszystko mówi o tym. I tutaj w Izajaszu wcześniej, gdybyśmy czytali 43, może w domu, gdybyśmy czytali, tam Bóg mówi o tym właśnie, że oto czynię rzecz nową. Czy już ją dostrzegacie? Czy tego nie widzicie już? Czynię rzecz nową, że stworzenie, ptaki niebieskie, zwierzęta polne, one będą mnie chwalić. One chwalą moje imię. I na końcu tego uwieńczeniem tego wszystkiego jest powiedziane, ale lud, który ja sobie stworzyłem, ci ludzie będą ogłaszać moją chwałę. Ogłaszać moją chwałę. I mówię, chcę wam powiedzieć dobrą nowinę. Każdy brat, każda siostra, wszyscy jak tutaj jesteśmy na tym miejscu i wszyscy ludzie jesteśmy stworzeni właśnie po to, aby być wdzięczny Bogu, aby uwielbiać Boga, aby chwalić Jego imię. Amen? Aby być dziękować, być wdzięczny Bogu i wielbić Jego imię. Bóg sobie wymarzył, że nie chce być sam pośród stworzenia i stworzył człowieka, stworzył ciebie i mnie, abyśmy wielbili Boga, abyśmy Mu dziękowali, abyśmy chwalili. I wiecie, uwieńczeniem wszystkiego, tak naprawdę wisienką na torcie jest to, że najwyższy stopień chwały możemy oddawać naszymi ustami. To kiedy zwierzęta i wszystkie inne rzeczy, jakieś tam dźwięki wydają, to Bóg stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo i powiedział, będziecie mogli tworzyć, będziecie mogli wypowiadać, będziecie mogli powtarzać, będziecie mogli opowiadać. Amen? To jest coś niewyobrażalnego. To jest coś niesamowitego, że człowiek może wypowiadać. Człowiek może wypowiadać słowa i one tak naprawdę są miłe Bogu. Zaraz chcę o tym powiedzieć. Dlatego, że Bóg chce, aby pośród tego wszystkiego, tego pięknego stworzenia, żeby był ktoś bardzo podobny do Niego, który mógłby się komunikować z Nim, rozmawiać z Nim, opowiadać i rozkoszować się. I miejmy cały czas gdzieś z tyłu głowy tę myśl, że Bóg na początku stworzył wszystko doskonałe. Tam nie było żadnego zwichrowania, żadnego skrzywienia. Wszystko doskonałe. I tak było w raju. Kiedy pierwsi ludzie rozmawiali z Bogiem, wiecie, Bóg przyszedł i powiedział, nazwijcie te zwierzęta. To było coś niesamowitego. Mogli wyobrażać sobie, wytężyć swoją wyobraźnię i mówić słoń po polsku. Dlaczego słoń? Wyobrażacie sobie? Wiele radości musiało być, wiele śmiechu musiało być przy tym. Wiele musiało być naprawdę fajnych scen i akcji. I Bóg to zaakceptował. Okej, tak będzie. Tak będzie, jak powiedziałeś. I nasze usta są stworzone po to, jesteśmy stworzeni po to, aby całe nasze życie uwielbiało Boga, aby Go chwaliło. I chciałbym zachęcić was do tego. I dzisiejsze słowo jest po to, abyśmy zrozumieli na nowo, że w dziękczynieniu i chwale dla Boga, kiedy jesteśmy, trwamy w tym, to tak naprawdę spełniamy to, z czym Bóg nas stworzył. Jesteśmy stworzeniem, jesteśmy ludźmi, których Bóg stworzył, abyśmy opowiadali, abyśmy zwiastowali Jego chwałę. Otwórzmy psalm. Słuchajcie, psalmy to jest niesamowita księga. Psalmy są przepełnione chwałą. Psalmy to chwała. I chciałbym mówić na temat chwały, uwielbienia, dziękczynienia w naszym życiu. Powiem też trochę negatywnie, potem negatywnie nie powiem, ale powiem o negatywnych rzeczach, które są przeciwieństwem, zupełnym przeciwieństwem dziękczynienia, chwały. Ale tylko krótko, bo chcemy się dzisiaj skupić na tym, aby przychodzić zawsze w uwielbieniu, w dziękczynieniu przed tron Boga. Zgodnie z naszym przeznaczeniem. Bo lud, który sobie stworzył Bóg, będzie zwiastował Jego chwałę. Halleluja. Psalm 22, czytajmy. A Ty przecież, jest pierwszej osobie do Boga, mówi psalmista, a Ty przecież, Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Widzicie to? Przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. W oryginale tutaj przebywasz, mieszkasz, jest użyte słowo hebrajskie, które mówi o tym siedzisz. Gdyby w Izraelu byś przyszedł i zapytał się Izraelity, gdzie mieszkasz, to on by dosłownie w swoim języku by powiedział siedzę w Jerozolimie. Tak to słowo jest tutaj użyte. Przebywasz, mieszkasz, siedzisz. I to słowo jest przetłumaczone jako siedzisz. A Ty przecież Ty Boże jesteś święty, a mieszkasz, siedzisz, gdzie? W chwałach Izraela, w chwałach swojego ludu. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Miejmy to na pamięci. Wiedzmy, że Bóg mieszka w chwałach. Kiedy chwalisz Boga, On mieszka w chwałach Twojego uwielbienia, w chwałach. On mieszka w chwałach. Następny psalm, kiedy byśmy czytali, mówi o bramach. Mówi o bramach.
23 mówi, Pan jest pasterzem, a 24 mówi, prastare bramy podnieście, aby król chwały mógł wejść. Amen? Bramy podnieście, tam jest dwa razy to powiedziane. Podnieście bramy, wpuśćcie króla, zaproście króla, aby chwała mogła wejść. W księdze Izajasza jest powiedziane, że mury są obrazem zbawienia, a bramy są obrazem chwały. Tam, gdzie jest powiedziane, na moich murach postawię stróżów, którzy dzień i w noc nie umilkną. To tak naprawdę jest powiedziane, że na moich murach zbawienia będą ludzie zbawieni. Ludzie, którzy nigdy nie umilkną, będą chwalić Go zawsze, będą Go wielbić zawsze, a przez bramy chwały niech przychodzi Król. Amen? Aby zawsze uwielbiać Pana. I właśnie do tego chcę dzisiaj nawiązać, że Ty i ja, każdy jak tutaj jesteście na tym miejscu, jak jesteśmy na tym miejscu, jesteśmy stworzeni do tego, aby Go uwielbiać. Aby chwalić Boga w dzień i w noc, zawsze. Aby Go chwalić, a już na pewno naszymi ustami. Wykorzystując przede wszystkim usta, które są niesamowitym narzędziem. I chcę powiedzieć za chwilę o tym, jeżeli jeszcze ktoś nie wie, albo ktoś zapomniał, jakie narzędzie mamy od Boga, które są ustami. Usta, które wypowiadają słowa, które mają moc, te słowa. Amen? Halleluja. I tutaj czytamy tak. Mieszkasz w chwałach Izraela. Ty mieszkasz w chwałach swojego ludu. Wiecie, co się dzieje? Ja to zobaczyłem kiedyś. Co się dzieje, kiedy my zaczynamy dziękować i uwielbiać Boga? Dziękczynienie obrazuje, że Bóg jest dobry. Jak Bóg jest dobry? Kiedy dziękujemy Bogu, jak tutaj grupa śpiewała, Misja Nowa Nadzieja śpiewała, dzięki kochany Ojcze za każdą rzecz. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to. Tak naprawdę mówisz, Boże, jesteś dobry. Boże, jesteś dobry w mojej pracy. Boże, jesteś dobry w mojej rodzinie. Boże, jesteś dobry w mojej szkole. Boże, jesteś zawsze dla mnie dobry. Dobry jesteś, kiedy idę. Dobry jesteś, kiedy siedzę. Dobry jesteś w moim zdrowiu. Amen. Kiedy dziękujesz, opowiadasz, Boże, jesteś dobry. I tak jest, to jest prawda, bo Bóg jest dobry. Bóg jest zawsze dobry. Kiedy chwalimy Boga, to opowiadamy, jak jest wielki, jak jest potężny. To nie znaczy, że kiedy krzyczysz i masz wiele naprawdę chwały, to Bóg jest większy. Nie, Bóg jest zawsze wielki. On jest zawsze dobry. On jest zawsze potężny. Ale wiecie, co to robi? Zrozumiałem to, kiedy zacząłem prowadzić modlitwę. Kiedy zaczynam opowiadać o tym, kiedy to wypowiadam, to tak naprawdę tworzy się atmosfera wiary w moim sercu, że wiem, że teraz mogę przyjść i wszystko otrzymam od Boga, o co Go będę prosił. Amen? Jest tak u was? Kiedy uwielbiam Boga, to się Bóg nie zmienia. On jest dalej dobry. On jest dalej święty. On jest dalej potężny. Pomimo tego, czy ja Go będę uwielbiał, czy nie, On jest dalej potężny. Ale w moim życiu się zmienia sytuacja. Amen? Wtedy zaczynasz wierzyć. Zaczynasz być w atmosferze wiary. Dlatego dobrze jest być cały czas w tej atmosferze uwielbienia. Dobrze jest uwielbiać Go cały czas. Apostoł Paweł mówi, bez przestanku się módlcie i za wszystko dziękujcie. Amen? Tak jest, mówi Boże Słowo. Za wszystko dziękujcie. We wszystkim dziękujcie. I dlatego to jest bardzo ważne, kiedy w atmosferze wiary, kiedy każdy dzień uwielbiam Boga i dziękuję Mu, kiedy jestem wdzięczny Bogu, w moim sercu jest wdzięczność, wtedy jest blisko, kiedy potrzebuję. Kiedy Go potrzebuję, też wiem, że On zawsze jest. Dlaczego? Bo jest blisko mnie. On mieszka w chwale. On jest bliziutko. On mieszka w chwałach swojego ludu. Kiedy Go chwalisz, kiedy błogosławisz, jesteś zawsze blisko, w zasięgu. To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. I dlatego, kiedy na modlitwach, kiedy zaczęliśmy modlić się, wiecie, wiele razy myślałem, że trzeba inaczej, ale kiedy Boże Słowo, już kilka lat temu, Boże Słowo zwróciło moją uwagę, kiedy przychodzisz do Boga, jeden psalm mówi, w każdych okolicznościach będę błogosławił Pana. Wiecie, to jest niezwykłe, że psalmista, gdybyśmy sprawdzili, w jakich okolicznościach on to wypowiada, to byśmy się trochę zastanowili nad tym. Opowiedzieć wam troszkę, króciutko? Psalmista to był Dawid. To był Dawid. Dawid już był, powiedzmy, żołnierzem. Już nie był takim chłopcem, który tam pas owce, ale był żołnierzem. I wiecie, dziewczęta w Jerozolimie śpiewały, że spobił Saul swoich 1000, a Dawid 10 000. Dawid już był wielkim pogromcą Filistynów. Był pogromcą wrogów. I wiecie, on niesamowicie szkodził wrogom. Oni się go bali. Oni się panicznie bali Dawida. Ale była sytuacja, że Dawid musiał ze swojego kraju uciekać. I kiedy Dawid uciekał ze swojego kraju, już nie miał się gdzie schować, bo tak naprawdę król Saul ścigał go, nie miał się gdzie schować i on schował się u swoich wrogów.
u swoich przeciwników. I słuchajcie, oni go mieli w ręku. Mogli zaraz zrobić z nim, co chcieli. Tam jest nawet napisane, że udawał obłąkanego. I w tym momencie Dawid napisał ten psalm. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Amen? W takich okolicznościach Dawid napisał psalm. Co jest niesamowite? Zawsze na moich ustach będzie chwała. I nigdy nie umilknę. Pieśń chwały będzie zawsze na moich ustach. Wiecie, to była śmierć. Tak naprawdę to był wyrok śmierci. Tak naprawdę on był na krawędzi. I to już był koniec. Tak by się wydawało po ludzku. Ale Dawid mówi wtedy i on rozumiał, co to znaczy dziękczynienie i chwała. On rozumiał, co to znaczy zwycięstwo w chwale, w uwielbieniu. Amen? I Dawid mówi, będę błogosławił go w każdych okolicznościach. W obliczu śmierci będę też błogosławił Pana. I chwała Jego będzie na moich ustach zawsze. To jest coś niesamowitego. Dla nas to jest wymiar, który musimy osiągnąć. Dla nas to jest wymiar, do którego musimy się zbliżyć. Słowo Boże, które musi nas przeniknąć. Chciałbym powiedzieć, że to słowo mówi wyraźnie, gdzie możemy Boga spotkać. Chwałach, uwielbieniu. Kiedy przychodzimy w dziękczynieniu, kiedy dziękujemy, kiedy opowiadamy o Jego wielkości, o Jego chwale, o Jego wielkości, kiedy opowiadamy o tym, wypowiadamy to naszymi ustami, tak naprawdę budujemy tron dla naszego Boga, który jest wszechmogący, który może wszystko uczynić. I tak też się dzieje. Wiecie, my to widzimy na naszych modlitwach, kiedy modlimy się i uwielbiamy Pana. Czasami mam niedosyt i chcę jeszcze uwielbiać. Ja wiem, co się za chwilę wydarzy, że będziemy się modlić i Bóg będzie dotykał. Ja wiem, że On to zrobi, ale wiecie, chcę jeszcze ten tron, chcę Go mieć, chcę widzieć, że w tej chwale, żebyśmy wszyscy widzieli, że Bóg wstępuje tam, gdzie jest chwała, że On tam mieszka, że On tam siedzi. Amen? Dlatego w naszym życiu osobistym chcę was zachęcić, abyśmy budowali ołtarz chwały, ołtarz dziękczynienia. Budujmy ołtarz chwały na każdym miejscu. Ja chcę teraz przez króciutko powiedzieć, co jest zupełnym przeciwieństwem chwały, dziękczynienia i wdzięczności. Wiecie, co to jest? Może wy mi podpowiecie. Pomyślcie przez chwilę. Dziękczynienie, wdzięczność i chwała. Co może być zupełnym przeciwieństwem? Słyszałem, dobrze mówicie. Narzekanie. Narzekanie jest zupełnym przeciwieństwem dziękczynienia i chwały. Jest zupełnym przeciwieństwem. To jest to, czego Bóg nie stworzył. To jest to, czego On w ogóle nie chce. Czego najbardziej nie lubi. Czego najbardziej nie lubię. Wiecie dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Dlaczego nie lubi narzekania? Dlatego, że narzekanie zniszczy wszystko, co jest dobre. Narzekanie, utyskiwanie, szemranie zniszczy wszystko, co jest dobre. A Bóg chce, aby było dobrze. Jeżeli w twoim życiu jest dobrze i zaczniesz narzekać, to tak naprawdę potrafisz zniszczyć wszystko, co zbudowałeś. Albo co dał ci Bóg. Przez narzekanie. Otwórzmy 4 Księgę Mojżeszową. Często jest mało czytane z 4 Księgi Mojżeszowej. Nie wiem, czy zauważyliście, może u was tak nie jest, ale u mnie tak, że wszystkie Księgi Mojżeszowe, 5 się często używa, 4 Księgę Mojżeszową się przeleci szybko. Ale chcielibyśmy teraz otworzyć 4 Księgę Mojżeszową, 11 rozdział od 1 wiersza. Chciałbym pokazać wam, jak bardzo groźne jest i jak bardzo niszczące jest przeciwieństwo chwały i uwielbienia, jeżeli na to pozwolimy. Wiecie, to nie jest coś, co możemy załatwić dzisiaj tak jednym pstryknięciem, ale chcę was zachęcić, abyśmy dzisiaj zaczęli. Jestem z wami i razem zaczynam. Wiecie, mnie to też dotyczy. Muszę wiele rzeczy dzisiaj, każdego dnia zmieniać w moim życiu, aby wykonać to, do czego Bóg mnie powołał, aby zwiastować Jego chwałę. Amen? Halleluja. Idziemy razem. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, które żeśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebulę, i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica beludim. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i rozbili i robili z niej placki, smak jej zaś był jak smak placka na oliwie.
Gdy rosa opadała w nocy, na obóz opadała nań także manna. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, słuchajcie, w każdej rodzinie, każdy u wejścia swojego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze mną, sługą, ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Słuchajcie, jest tutaj historia, która bardzo wyraźnie mówi, co było tak naprawdę powodem i przyczyną tego, dlaczego lud izraelski tak daleko odchodził od Boga, dlaczego lud izraelski tak szybko potrafił zniszczyć wszystko, co Bóg dobrego dawał. Utyskiwanie, szemranie i narzekanie. Oni narzekali. Wiecie, to nie była łatwa sytuacja. My sobie dzisiaj możemy powiedzieć, no fajnie, przestańcie narzekać. Ale oni byli na pustyni. Wyobraźmy sobie sytuację. To nie była łatwa sytuacja. Rzeczywiście nie było ani jarzyn, ani nie było owoców. Nie było też ryb, bo na pustyni gdzie złowisz rybę? Nie było tych rzeczy. Okoliczności sprawiały i pokazywały na to, że mieli zupełną rację. Oni mieli rację w tym, co mówili, ale wiecie, oni szemrali, narzekali, utyskiwali. I to było tak wielkie, że jest napisane, że u każdego namiotu, u wejścia było słychać narzekanie i szemranie i utyskiwanie. I to było tak ciężkie, tak przytłaczające, że Bóg nie mógł patrzeć na to. A nawet i Mojżesz ogarnęło go to i przyszedł do Boga i też zaczął narzekać. Popatrzcie, co się dzieje. Nawet Mojżesz mówi, tak po naszemu powiedzmy, za jaką karę? Miałem być przywódcą, który przeprowadzi Twój lud, miałem się cieszyć, miałem być kimś, kto będzie Twoim narzędziem, będzie wszystko w porządku, a teraz ja to muszę na swoich plecach nieść. Za jaką karę? I słuchajcie, to jest tak bardzo powszechne i tak bardzo ciężkie narzekanie, które może zniszczyć wszystko. I ostatnie słowo, które słyszałem od Boga, to było wykorzeń narzekanie ze swojego życia. Wypowiedz wojnę narzekaniu. Skutecznie wyeliminuj wszelkie narzekanie i szemranie ze swojego życia. Zacznij uwielbiać Boga. To rób, do czego jesteś stworzony. Zacznij robić to, do czego cię stworzyłem, a będziesz moim narzędziem. Amen? Przestań narzekania. Musisz to wyeliminować. Salomon pisze, że te drobne lisy, one podkopują, podgryzają winnice. To są bardzo drobne rzeczy. Wiecie, te narzekania to są takie trochę poszemrane, takie troszeczkę, delikatnie. Czasami może ci się wydawać, że jak ponarzekasz, lepiej się czujesz. Ale to nie jest prawda. Słuchajcie, to narasta. To dopiero zaczyna się rozkręcać. Ty widzisz, że ktoś ci przyznał rację. No to mogę jeszcze raz to powiedzieć. Jeszcze przed kimś innym mogę ponarzekać. I tak się to nakręca i nakręca. Tymczasem to trzeba wyeliminować. Skutecznie odciąć korzenie. Trzeba to wyeliminować. Otwórzmy Filipian. Żebyśmy nie mieli tylko w Starym Testamencie. Żebyście im powiedzieli, że dzisiaj było Starego Testamentu, starego przekładu. Otwórzmy Filipian. Apostoł Paweł bardzo dużo na ten temat mówi. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na słowo, które zawsze przeczytam szybko. Filipian 2 rozdział, 14 werset, 14 i 15. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Słuchajcie, to jest nakaz. To jest nakaz. Apostoł Paweł mówi tak. Czyńcie wszystko. Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania. To nie jest coś powiedziane taki, no polepszycie sobie trochę życie, jeżeli będziecie mniej narzekać. To nie jest tak powiedziane. Słuchajcie, inaczej, zwróćmy, cofnijmy się. Czyńcie wszystko bez. Tu nie ma być ani słowa sarkazmu, ani narzekania, ani szemrania. Amen? Zgadzamy się z Bożym Słowem? Dlatego, że apostoł Paweł mówi wyraźnie, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Dobra Boże, ale czy to wszystko, czy to znaczy naprawdę te rzeczy, które czasami już nie potrafię unieść i mogę sobie trochę tam utysknąć? Wszystko, wszystko to znaczy wszystko. Powiedzmy wszyscy wszystko. Amen, halleluja. Wszystko bez szemrania i powątpiewania. Apostoł Paweł tu mówi z woli Bożej bardzo wyraźnie, czytajmy dalej, obietnica, 15 werset. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie.
Słuchajcie, Bóg chce, abyśmy świecili, abyśmy byli światłem w tym ciemności, aby w tym beznadziejnym jakimś tam miejscu, skrajnym, ciemnym miejscu, aby się pojawiły światła. I to masz być ty i ja, to mamy być my, my mamy być światłami, ale na początku jest powiedziane jedną rzecz, musimy wyeliminować, aby to się stało. I wiecie, co to jest? Szemranie, narzekanie i powątpiewanie. Amen? Dlatego tak bardzo wyraźnie czuję, że Duch Święty w proroczy sposób chce przekazać do Ciebie i do mnie w pierwszej kolejności i do Was, to słowo, abyśmy to skutecznie mogli załatwić. To wiecie, to nie jest możliwe za 2-3 dni, dlatego że przez 20 lat, kiedy uczyłeś się, że narzekałeś, albo może nawet w naszych rodzinach niektóre rzeczy się osiągało przez narzekanie. Może szafka niedokręcona gdzieś na ścianie przez kilka dni narzekania wreszcie doczekała się dokręcenia. Dlatego są inne metody. Wiecie, ja nie chcę was zachęcać, żebyśmy byli obłudni, żebyśmy byli hipokrytami, że jeżeli jesz zupę, wsuwasz rosół i jest zasłony, żebyś mówił, bo jak wspaniały, jak jest cudowny, jak te rosły. Nie, 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 nie musisz wcale. Ale słuchajcie, można przestać narzekać. Amen? Może ci coś nie smakować, ale nie musisz narzekać. Ja powiedziałem to bardzo łagodnie. Nie narzekaj. Możesz powiedzieć prawdę. Jest za dużo soli, ale nie zacznij narzekać. Lud izraelski narzekał, mówi tylko ta manna i manna i manna. I nic więcej, chcemy mięsa. Chcielibyśmy trochę owoców, trochę jarzyn. A tu tylko manna i manna. Jedno i to samo i zawsze. Słuchajcie, takie rzeczy są w naszym życiu. Musimy je wyeliminować. Bóg mówi bardzo wyraźnie, abyśmy stali się Jego dziećmi, abyśmy stali się Jego chwalcami, abyśmy stali się dziećmi, których On przeznaczył do Królestwa swojego, abyśmy stanęli w Bożym uwielbieniu i chwale. Amen. On chce, abyśmy w dziękczynieniu przychodzili do Boga, abyśmy uwielbiali Jego święte imię, abyśmy zostawili rzeczy, które są najmniej potrzebne, które są niszczące, które są bardzo wyniszczające Twój organizm. Wiecie, przez narzekanie możemy zniszczyć nasze rodziny, możemy zniszczyć nasze zakłady pracy, przez narzekanie możemy zniszczyć wszystko. Bóg mi to ostatnio pokazał. Przez takie małe rzeczy, te małe lisy, wyłapcie małe lisy. To są bardzo małe, drobniutkie rzeczy, ale kiedy pozwolisz, aby one zostały, aby pozwolisz sobie ponarzekać i porozwijać trochę i pozwolisz też narzekaniu, to wiecie, to zaczyna gryźć, to zaczyna niszczyć. I to nie jest tak, że Sebastian jak powiedział, że żebyśmy dotrwali Królestwa Bożego. Mamy zbawienie. To nie chodzi o to, że nie będziemy zbawieni. Słuchajcie, ale może przyjść tak, że kiedy przyjdziesz przed tron Boży, to już naprawdę nic nie zostanie. Bo to pozwoliłeś, aby to niszczyło, niszczyło, niszczyło i tak naprawdę już nic nie zostanie. Staniesz przed Bogiem, jakbyśmy mieli takie przedstawienie wspaniałe, Ciężka Żółtko przedstawiała. Staniesz przed Bogiem i mówisz, Boże, tyle miałem okazji, tyle miałem szans, tyle naprawdę mogłem, a mała rzecz, taka mała rzecz mogła przeszkodzić. Jak mogłem tego nie zobaczyć? Jak mogłem tego nie zrobić? Przecież to tak niewiele mnie kosztowało. Przypilnować swoich ust, pomyśleć sobie, do czego one są, mają być używane. A ja używałem zupełnie w innym sposób. Mogłem powiedzieć coś zachęcającego. Mogłem zadzwonić do przyjaciółki, do kolegi. Mogłem zadzwonić i powiedzieć mu dwa dobre zdania, zamiast narzekać na władzę, na rząd. Zamiast opowiadać o tym, że twoja teściowa jest taka, taka, twoja żona jest taka, a twój mąż to w ogóle nie wiadomo, gdzie to tam, jaki on to jest. Słuchajcie, kilka dobrych zdań, które Bóg stworzył do twojego serca, to ja wiem, że dobrze się ponarzekać, ale musimy to wyeliminować, musimy to wyciąć. Wiecie, nawet czasami niektóre gesty będą stwierdzać to, że narzekamy. Na przykład taki wyraz, ile jeszcze? Słuchajcie, wyeliminujmy drobne rzeczy, które mogą zniszczyć wszystko w naszym życiu. Amen? Wiecie, Bóg mi pokazał pewien obraz i chciałbym bardzo drastycznie wam go przedstawić. Niedawno, niecałe 2 lata temu, kiedy byłem u lekarza, po badaniach wynikło, że coś tam jest w organizmie. Kiedy poszedłem do pani doktor, to ona powiedziała, że jest tam jakiś mały guzek. Jest tam coś. I trzeba zrobić dalsze badania. Kiedy przyszły dalsze badania, ona stwierdziła, że to jest nowotwór złośliwy. Jest to bardzo mały guzek, jest nowotwór złośliwy. I wiecie, ja kiedy siedziałem, tak słuchałem tego i mówię, pani doktor, ale się bardzo dobrze czuję. U mnie jest wszystko w porządku. U mnie jest okej. Okay. Ona mówi, tak, ma pan rację, jest wszystko w porządku, ale to jest. I nie wolno tego lekceważyć. Trzeba natychmiast działać, bo gdyby się to rozwinęło, to może być kilka lat, to może być kilkanaście lat.
Nie wiemy, ale kiedy się to rozwinie, będzie za późno. I wiecie, ja powiedziałam, ale to, jeżeli to jest takie małe, niewiele znaczące może. Ona powiedziała, natychmiast skierowanie do szpitala. Chciałbym wam powiedzieć ten drastyczny przykład po to, żebyście wiedzieli, że takie właśnie jest narzekanie, jak guz nowotworowy, który nigdy nie wiesz. Jest to bomba tykająca, jest to bomba zegarowa, której nigdy nie wiesz. Pozwolisz sobie dzisiaj na to, zlekceważysz, powiesz trochę jeszcze sobie ponarzekam, może trochę w moim życiu sobie pozwolę na coś. Nie chcę zrezygnować z tego, to jest takie fajne. A słuchajcie, za kilka lat może się okazać, że straciłeś już nawet życie. Amen? Chcę wam powiedzieć, że to taka drobna rzecz, taka mała rzecz, a jest tak bardzo groźna dla naszego życia. Czasami wydawało się, że wielka afera, wielki grzech, który może cię zrujnować, który może zmienić twoją psychikę, wielki jakiś rzecz, coś, tragedia w rodzinie, coś takiego, co cię strząśnie i może cię wykoleić, że to może cię odsunąć. Właśnie nie. Właśnie takich rzeczy się szybciej pozbierasz niż z tego, czego nie widzisz na co dzień. Bo to się kilka razy tylko zdarzy. Może czasami jest taki dzień, że tego jest mniej, czasami więcej, ale to się zdarza i drąży i rozwija się. Nie zauważasz, bo to stopniowo, po milimetrze, nie zauważasz. I wiecie, po roku czasu zastanawiasz się, kiedy ostatnio dziękowałem za coś. No a przecież nie ma za co dziękować. Za co tu dziękować? Drożeje i drożeje. To będziesz dziękował, że jest większe ceny w sklepie? Słuchajcie, jeżeli na to pozwolimy i rozwinie się to może zniszczyć nasze życie. Amen? Kilka lat temu, kiedy zaczęliśmy się modlić, sprawdziłem to dokładnie, zaczęliśmy się modlić, szukać Bożego oblicza. Jako Kościół powiedzieliśmy, zaczynamy się modlić. Bóg do nas powiedział słowo i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będę się modlić. Więc zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy szukać Boga. Następne zdanie w tym słowie jest powiedziane i odwrócą się od swoich złych dróg. Ja kiedy pierwszy raz to słowo usłyszałem, zrobiłem wywiad. Okazało się, że ono tutaj było w kościele powiedziane ponad 30 lat temu, pierwszy raz. I pomyślałem sobie, Panie, ale wszyscy jesteśmy zbawieni. Jesteśmy Twoimi dziećmi. Okej, ukorzy się mój lud. No to ukorzymy się przed Twoim obliczem i zaczniemy się modlić. Zaczniemy się spotykać, zaczniemy się modlić. Zaczniemy mówić o tym, abyśmy się modlili w komorach, w domach, modlili się, rozmawiali z Tobą. Ale o co chodzi z tymi złymi drogami? Przecież idziemy do nieba. Idziemy do Bożego Królestwa. I wiecie, nie tak dawno Bóg mi przypomniał, pamiętasz, kiedy pytałeś się mnie o to, jak macie zawrócić ze złych dróg? Ja mówię, tak, pamiętam. Mówi, to jest jedna z dróg, którą nie możecie iść. Narzekanie, szemranie, to jest droga, której musisz zawrócić. To jest droga, którą musisz wyeliminować. Musisz z niej zawrócić. Może to potrwać rok, może to potrwać pół roku, ale nie możesz w to brnąć. Musisz z tego zrezygnować. Musisz z tego zawrócić i ta droga na pewno nie jest Bożą drogą. Ja sobie powiedziałem, wow, Boże, to teraz dopiero to zobaczyłem. Dopiero mi to pokazałeś. Słuchajcie, Bóg chce, abyśmy szli Jego drogą. Bóg chce, On jest dobrym Bogiem, On chce, abyś uwielbiał Jego imię. On chce, żeby ci się dobrze powodziło. Chce dobrego życia dla ciebie. Ale nie możesz pozwolić na złą drogę, która będzie cię sprowadzać na złe rzeczy. Tobie się może wydawać, że to wcale nie takie złe jest, ale Bóg jest dobry i On widzi, dziecko moje kochane, ty idziesz źle, możesz upaść, możesz wpaść, możesz stracić za dużo. Ja mówię do ciebie dzisiaj, zejdź z tej drogi i idź na dobrą drogę. To jest droga. Ja wiem, że jeszcze wiele rzeczy może być, które Bóg będzie mówił do nas, co to są złe drogi. I my będziemy ich wyeliminować, będziemy posłuszni Bożemu Słowu, będziemy szli tą drogą, ale na dzisiejszy dzień chcę wam powiedzieć dziękczynienie, chwała i uwielbienie. To jest twoje powołanie. Amen? To jest twoje powołanie. Jeżeli swoich ust używasz do czegokolwiek innego, jak do Bożego dziękczynienia, uwielbienia i chwały, to chcę ci powiedzieć, zejdź z tej drogi i zacznij uwielbiać Boga, bo to jest doskonała droga. Bądź wdzięczny. Dziękuj Mu za wszystko. Jak ta pieśń tutaj mówiła, śpiewała Nowa Nadzieja,
Ojcze kochany, dziękuję Ci, dziękuję Ci, dziękuję Ci, że się dzisiaj obudziłem, dziękuję Ci, że jestem na tym spotkaniu, dziękuję Ci, że Twoja łaska jest. Wielu tutaj nie może być, ja jestem, to jest Twoja łaska, ja Ci za to dziękuję. Przy okazji modląc się o innych. Amen. Dziękuj Mu za wszystko. Wiecie, moje życie zmieniło zupełnie modlitwa, kiedy zacząłem dziękować. Kiedy modlę się o uzdrowienie, ja zawsze zaczynam dziękować za sińce i rany Jezusa Chrystusa. Bo kiedy w dziękczynieniu przyjdziesz, tak naprawdę opowiadasz, jak dobry jest Bóg i co On chce teraz za chwilę zrobić. Halleluja. Ten moment jest nieunikniony, kiedy Bóg przychodzi i zaczyna działać, ale Ty opowiadasz o tym, jak On jest wielki, a Twoja wiara zaczyna się cieszyć. Zaczyna się cieszyć tym, że możesz poznawać Go takim, jakim jest. On jest nieograniczony i On nie, o Jego nic nie okrzesze. Jeżeli Ty Go nie będziesz chwalił, Jego chwały nie ubędzie. Ale kiedy Ty chwalisz Boga, zaczynasz tak naprawdę mówić, Boże, jesteś wszechmogący. Dla Ciebie nie ma ograniczeń. Możesz wszystko. Opowiadasz swoimi ustami. Słuchajcie, człowiek wypowiada swoimi ustami, Ty możesz wszystko. Dla Ciebie dzisiaj nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz wszystko. I okoliczności mogą być różne, ale ja to mogę wypowiadać swoimi ustami. Halleluja. I chciejmy to robić. Chciejmy wypowiadać słowa Boże. Wypowiadajmy Bożą chwałę. Jako taki przykład chciałbym powiedzieć pod koniec. Najlepszego mistrza, podać wam najlepszego mistrza, jest idolem moim. Najlepszym, jakim z najlepszych. Jest kimś wyjątkowym, który doskonale pokazuje, co to znaczy dziękczynienie, co to znaczy chwała, co to znaczy uwielbienie, co to znaczy opowiadanie. Wiecie, bo są różne formy chwały, uwielbienia, jest jeszcze cześć i hołd, ale w szczególny sposób dziękczynienie, co to znaczy, to nie naszymi ustami. To jest jeden z narzędzi, to jest jedno z narzędzi bardzo ważnych, ja bym powiedział jedno z najważniejszych narzędzi. I o tym chcę mówić. Jedno z najważniejszych narzędzi. Istoty, które umią się wyrazić, istoty, które umią się wypowiedzieć, które umią opowiedzieć, opowiadają o prawdzie Bożej wielkości. Amen? Opowiadają o prawdzie Bożej wielkości. Drzewa szumią i opowiadają o tym, że stworzył ich Bóg. Zwierzęta ćwierkają, cieszą się i opowiadają o tym, jak cudownie Bóg stworzył dla nich ich życie, chociaż żyją krótko. Ale człowiek jako istota może wypowiedzieć słowami, może opowiedzieć, określić, może wypowiadać. I wiecie, to się nie kończy, możesz to tworzyć, bo Bóg dał ci taką możliwość. On powiedział, że dał ci nową pieśń. Możesz na nowo opowiadać. Bóg mówi, oto czynię rzecz nową, czy tego nie dostrzegasz? Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. I tak naprawdę nigdy nie musisz się ograniczać w tym. I chciałbym powiedzieć, w dziękczynieniu jest potężna, wielka moc. W uwielbieniu i chwale jest potężna moc, dlatego że Boża moc wstępuje. To nie to, że moje słowa mogą zrobić coś, że niesamowicie jakaś atmosfera będzie, ale w tej właśnie uwielbieniu, w tej chwale, kiedy przychodzisz każdego dnia, kiedy przychodzisz do domu w modlitwie, chciej poświęcić czas, aby powiedzieć Bogu, jak naprawdę wielki jesteś. Aby powiedzieć sobie, jak wielki jest Bóg. Amen? Aby powiedzieć sobie, jak chwała i uwielbienie należy się Bogu. Aby do siebie powiedzieć, jak godzien jest Bóg chwały. Abyś to usłyszał swoimi uszami, usłyszała. Amen? Dlatego tak to jest ważne. Powiem wam jedną historię. Nie będziemy już jej czytać, ale powiem wam jedną historię, bardzo ważną historię. Pan Jezus, właśnie o Nim mówię. To jest mistrz nad mistrze. Cudowny nasz Pan. Halleluja. I wiecie, kiedy chodził po ziemi, była taka sytuacja, że umarł jego przyjaciel, Łazarz. I kiedy go wzywano i mówili, jest chory. A Pan Jezus jakby się ociągał. Chodził po wszystkich wioskach, tak jakby nie wiedział o tym. Chodził po wszystkich wioskach i nie poszedł go uzdrowić. I Łazarz umarł. I kiedy Pan Jezus przyszedł na miejsce, słuchajcie, jest dla mnie to niesamowitym obrazem. Niesamowitym obrazem. Syn Boży, Jezus Chrystus, co zrobił w tym momencie? Co On zrobił w tym momencie? Kiedy Mu mówią, że już jest 4 dni po i że już jest wszystko pozamiatane, już jest tylko żałoba, zostało tylko to. Okoliczności naprawdę były przytłaczające. Mało tego, wiecie, ja widzę ten obraz, że uczniowie milczeli w tle gdzieś tam i mówili, no ciekawe, co teraz będzie. Ciekawe, co teraz będzie. Mieli nawet może taką obawę, czy się coś wydarzy, czy się nie wydarzy. Ludzie, którzy byli znawcami prawa, napierali i mówili, co On tu robi, jest 4 dni po. W tamtym środowisku było powiedziane, że do trzech dni jeszcze jest możliwość, jeszcze jest szansa, że człowiek może wrócić, ale po trzech dniach już to jest niemożliwe. To już jest człowiek pogrzebany, już jest po fakcie. Dlatego Pan Jezus po 4 dniach przyszedł.
I wiecie, co Pan Jezus zrobił na początku? Ja bym sobie wyobrażał, że powinien stanąć, zacząć wołać, gromić, zacząć mówić do Łazarza, krzyczeć. Pan Jezus tego nie zrobił. Stanął wobec wszystkich i powiedział takie słowa. Ojcze, Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci. Słuchajcie, wspaniała społeczność, wspaniała modlitwa. Wszyscy płaczą, ale nie z tego powodu, że się cieszą. Mają żałobę. A Pan Jezus staje i mówi, Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchujesz. Pan Jezus wiedział, że Ojciec Go wysłuchuje, kiedy przychodzi w dziękczynieniu. Popatrzcie, chwale i w dziękczynieniu przychodzi Jezus Chrystus, Syn Boży, i pokazuje nam, co znaczy dziękczynienie w Twoim i w moim życiu. Kiedy jakaś sytuacja Ciebie zaskoczy i zapuka do Twoich drzwi, to może być tragiczna sytuacja, to może być ciężka sytuacja. Chcę Ci powiedzieć, wiesz co zrób? Stań i zacznij dziękować. Powiedz, Ojcze, dziękuję Ci. Chociaż gardło Ci może być zaciskać i nie będzie to łatwe. To Ci powiem od razu. Ale stań i powiedz, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchujesz. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję Ci, że masz dobre rzeczy dla mnie. Że wszystko, co od Ciebie jest dobre i doskonałe. Ojcze, dziękuję Ci, że masz dla mnie przyszłość i że masz nadzieję, że tchnąłeś w nią nadzieję, że masz dla mnie dobre rzeczy. Dziękuję Ci, Ojcze, za cudowne życie, jak śpiewaliśmy, za cudowny świat, za cudowne życie, bo takim jesteś, Boże. Ja Ci dziękuję. I Pan Jezus się rozkoszuje w modlitwie. Słuchajcie, On się modli i mówi, Boże, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci, że zawsze mnie wysłuchujesz. W tej modlitwie powiedział mi bardzo dwie ważne rzeczy. On mi powiedział, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Że kiedy teraz Ciebie poproszę, Ojcze, o to, żeby Łazarz wstał, to Ty to zrobisz. Ojcze, dziękuję Ci. Słuchajcie, słyszycie to? Dziękuję Ci, że zawsze mnie wysłuchujesz. Pan Jezus zniszczył wszelką wątpliwość w tej modlitwie dziękczynienia. Zauważacie? On zniszczył wszelką wątpliwość. List do Filipian czytaliśmy. Bez czego? Bez szemrania i czego? Powątpiewania. W dziękczynieniu likwidujesz wszelką wątpliwość i powątpiewanie. Kiedy przychodzisz w dziękczynieniu i chwale, likwidujesz coś, co może być zwątpieniem. Tak naprawdę gdzieś jakaś nutka przychodzi, no ciekawe, czy się dzisiaj coś wydarzy, czy nie. No pomodlimy się. Słuchajcie, zacznij dziękować. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to jeszcze nie znaczy, że możesz się zacząć modlić. Chciej podziękować Bogu, że zawsze Ciebie wysłuchuje. Tak jak Pan Jezus powiedział. Wiecie, uczniowie pewnie zrobili takie oczy, mówi, no to widocznie wysłucha Go dzisiaj. Dzisiaj jest ten dzień chyba. Zaczęła się wiara budzić w ich sercach. Skoro Pan Jezus mówi, że zawsze mnie, Ojcze, wysłuchujesz, to znaczy, że teraz też. Amen. I Pan Jezus mówi takie te słowa, cudowne słowa mówi. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchujesz i że zawsze mnie wysłuchujesz. Dziękuję Ci, że Ty jesteś zawsze. Uwielbia Boga. Pan Jezus, Syn Boży, uwielbia Boga. Co piękny, jaki piękny obraz. Zawsze tak mówię w tych momentach, że gdybym był malarzem, artystą, to chciałbym uwiecznić to na płótnie. Chciałbym to namalować, jak Pan Jezus się modli i dziękuję. Gdyby to dziękczynienie i chwałę można było namalować i przenieść, chciałbym to zrobić. Słuchajcie, Pan Jezus mówi, Ojcze, jesteś wielki. Boże, jesteś wszechmogący. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteś ponad wszystkim. Jesteś ponad śmiercią, jesteś ponad życiem. Jesteś cudowny. Ojcze, jesteś potężny. Halleluja. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I wtedy zwrócił się do człowieka, który nie żył. Po imieniu do niego się zwrócił. Ciekawe. Popatrzcie się. Człowiek, który nie mógł usłyszeć swojego imienia, Syn Boży zwraca się do niego po imieniu. Mówi, Łazarzu, wyjdź. Słyszałem kazanie i zgodziłbym się z nim, że gdyby Pan Jezus w tym momencie powiedział, wyjdź, to prawdopodobnie wszyscy umarliby, wyszli z wszystkich swoich grobów. Ale w tym dniu miał tylko wstać Łazarz. Dlatego Pan Jezus powiedział po imieniu, Łazarzu, wyjdź. Chcę zwrócić Waszą uwagę z powrotem. Dziękczynienie, uwielbienie i chwała. Chcielibyśmy wypowiedzieć skuteczną wojnę wszelkiemu narzekaniu, wszelkiemu zwątpieniu. W miejsce to zacznijmy używać naszych ust, przede wszystkim naszych ust. Zacznijmy używać, aby dziękować, uwielbiać Boga, chwalić Go. Amen.
aby błogosławić Jego święte imię pomimo wszystkich okoliczności. Moje kazanie już dobiega końca i chcę wam powiedzieć, że to, co jest moim poselstwem, co jest poselstwem Ducha Świętego dla nas na dzisiaj. Mało może słyszymy takich kazań, że coś musisz wyciepnąć ze swojego życia. Zazwyczaj coś trzeba wziąć, wiecie? Kaznodzieje zachęcają, weź dzisiaj z tego nabożeństwa. Ktoś przyszedł do domu i mówi, co dzisiaj wziąłeś z nabożeństwa? A on mówi, złoty świecznik. Słuchajcie, niech dzisiaj będzie coś, że coś musisz zostawić. Musisz coś zostawić. Ja powiem wam tak, na dzisiejszy dzień to będzie tylko decyzja. To tylko będzie twoja decyzja. Bo tak naprawdę przez następne tygodnie, miesiące i lata okaże się, czy to słowo wykonamy w swoim życiu. Ale chcę wam powiedzieć, że ono jest zbawienne dla naszego życia, dla mojego życia. Duch Święty tak mocno przekonał moje serce, tak mocno powiedział do mojego życia, co muszę zrobić w moim życiu, aby ono zaczęło być owocne, aby ono zaczęło żyć naprawdę. I aby przyjść przed tron Boży i być usatysfakcjonowany i być naprawdę szczęśliwym przed Bogiem, kiedy będzie opowiadał o tym, to dzisiaj muszę właśnie zacząć. Amen? Dzisiaj muszę zdecydować dwie rzeczy. To jest bardzo, bardzo duży temat, długi temat, ale chciałbym powiedzieć tylko dwie rzeczy. Uwielbiałeś Pana, chwaliłeś Go, Jego imię i to jest bardzo dobre. Rób to częściej, rób to cały czas. Na Twoich murach postawiłem stróżów, którzy w dzień i w nocy będą uwielbiać Pana. Trwaj w Bożej chwale cały czas. Jak trwać w Bożej chwale cały czas? Powiedzcie, jak modlić się cały czas? Wiecie jak? Nie narzekać. W każdej sytuacji jesteś wdzięczny i dziękujesz. Nie narzekasz. Jesteś wdzięczny Bogu i dziękujesz w każdej sytuacji. Wtedy Twój duch jest cały czas w atmosferze wiary. Twój duch jest cały czas w atmosferze Bożej obecności. Dlaczego? Bo Bóg mieszka w chwale. Bóg mieszka w chwale. Amen? Kiedy Ty uwielbiasz Go i chwalisz Go i dziękujesz Mu, to tak naprawdę Bóg mieszka cały czas przy Tobie. On mieszka u Ciebie. Halleluja. Amen? To jest możliwe. Nikt nie powiedział amen. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Jeżeli będziesz uwielbiał Boga, jeżeli będziesz dziękował Mu za to. Wiecie, to nie jest coś takiego, co teraz bym się chciał pomodlić o Ciebie i to się straci w Twoim życiu, narzekanie. To Ty musisz zdecydować, musisz podjąć walkę. Słuchajcie, to nie jest decyzja, okej, od dzisiaj nie piję kawy. To nie taka decyzja, bo to jest łatwe. Ale to jest wyzwanie, bo musisz się nauczyć, to były nawyki przez lata może nawet. I musisz teraz wypowiedzieć temu wojnę. I zrób to skutecznie, wypowiedzmy wojnę rzeczom, które niszczą nasze życie, które niszczą Bożą winnicę. Amen? Wypowiedzmy wojnę i powiedzmy, Boże, jestem gotowy na to, aby podjąć wyzwanie. Wiem, że powołałeś mnie do dobrych rzeczy, do doskonałych rzeczy. Powołałeś mnie do tego, żeby dziękować i ogłaszać Twoją chwałę, żeby mówić świadectwo i świecić. Tutaj jest napisane w Filipian, abyście byli światłami pośród tego świata ciemnego. Wtedy dopiero możesz być światłem, kiedy to się stanie. Amen? Bo kiedy narzekasz, to tak naprawdę jesteś częścią nich. Ale kiedy to wyeliminujesz, a w to miejsce przyjdzie wdzięczność, chwała i uwielbienie, to zaczynasz świecić, zaczynasz być inny. Po prostu jesteś inny. Amen? Halleluja. Dlatego wiecie, chciałbym się na koniec pomodlić za słowo, dziękować Bogu za słowo. Ja jestem Mu bardzo wdzięczny, że pokazał mi drogę, którą mogę raz na zawsze przekreślić w moim życiu i zacząć iść inną drogą. Wiecie, wiele jeszcze może być przed nami, bo to jest przyzwyczajenie, ja to już powiedziałem kilka razy, ale nie załamuj się, nie biczuj się i nie krzyżuj się za to, jeżeli Ci się przytrafi. Dlatego chciejmy korygować się. Jeżeli zaczniesz rozmowę i zaczniecie ciągnąć w tą stronę, to przerwij i powiedz nie. Słuchaj, wróć z powrotem, źle powiedziałem. Nie tak. Bóg jest dobry zawsze. Halleluja. Niech moje życie będzie w Jego obecności. Żeby to się stało, chciejmy zacząć dziękować Mu, uwielbiać Go i chwalić Go. I bądźmy ludźmi niezadowolonymi. Ludźmi, którzy wiecznie mają głowę na dół. Na koniec przed modlitwą jeszcze powiem, teraz się mi to przypomniało. To było w Czechach. Pewien brat szedł na spotkanie modlitewne ze swoim małym synkiem, 6 lat. Szedł na spotkanie i przechodził koło zagrody i były tam konie. I wiecie, konie chciały coś tam, jakiegoś chlebka, bo coś tam nauczone były i przełożył koń przez płot łeb i do tego dziecka. I to dziecko tak patrzy się na tego konia i pyta się ojca, tato, a czy w naszym kościele chrześcijanie, czy koń jest chrześcijaninem?
A tata mówi, czemu pytasz? No bo w naszym kościele większość ludzi ma taki wyraz twarzy. Słuchajcie, niezadowolenie zamieńmy na wdzięczność, narzekanie zamieńmy na chwałę. Dziękczynienie przynieśmy tam, gdzie jest ciężko, aby Bóg mógł zacząć działać. Niech Bóg mieszka w chwale. Amen? Halleluja. Chciałbym się pomodlić za to słowo. Ja bardzo dziękuję Bogu. Wiecie, jak jestem wdzięczny Bogu. To jest dla mnie zbawienne. Kiedy mówi Bóg i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić. I odwrócą się od swoich złych dróg, między innymi o tej drodze, o której dzisiaj mówiliśmy. To wtedy ja uzdrowię ich ziemię. Halleluja. I wiecie, co tam jest napisane dalej? Wtedy modlitwy zanoszone w tym miejscu będą wysłuchane. Coś niesamowitego. Następnym spotkaniu modlitewnym, kiedy Bóg mówił, było powiedziane, zanim zawołają, ja już odpowiem. Słuchajcie, nawet nie trzeba wołać, już Bóg odpowie. On wie, o co chodzi. Amen? Ale kiedy będziemy we właściwym miejscu, dzisiaj jest przed nami droga, którą musimy skreślić z naszej mapy. Zrób krzyżyk, droga bez przejazdu. Tę drogę muszę wyeliminować. Idę drogą, którą Bóg chce wyznaczyć, drogą uwielbienia i chwały. Amen? Halleluja. Przy tej okazji chcę wam powiedzieć, zachęcić was na modlitwę. Za tydzień mamy modlitwę Kościoła. To się wtedy zaczęło, kiedy Bóg powiedział i zaczną się modlić. I to jest piątek i sobota o 19:00. Chcę was zachęcić. Wtedy przychodzimy przed Boży tron w uwielbieniu, chwale, w dziękczynieniu. Wtedy możemy dziękować Bogu, chwalić Go, ale też prosić o rzeczy, a On wykonuje to, co obiecał. Amen? Czasami jest tak, że nawet nie prosimy, a On już wie i już to robi. Dlatego zachęcam was wszystkich, nie tylko zborowników, ale też gości i wszystkich, którzy mają możliwość dołączyć do tej modlitwy w uwielbieniu, stanąć razem w modlitwie. To jest coś niesamowitego. Widzę to oczyma wiary, widzę to w proroczy sposób, jak Duch Święty w szczególny sposób działa, kiedy ludzie się modlą w grupach, kiedy ludzie się modlą wszyscy razem. Halleluja. Dlatego piątek i sobota o 19:00 zachęcam już was, zapraszam was. Ale dzisiaj chciałbym się jeszcze pomodlić i podziękować za to słowo. Bóg dał je szczególne. Ja wiem, że jestem tylko narzędziem. Tak naprawdę to jestem tym kelnerem, który przyniósł na tacy, ale to się ugotowało w kuchni, to gdzieś tam mistrz uczynił. Wiecie, to jest Bóg, to jest Duch Święty. Amen? I chciałbym podziękować za to słowo, dziękować Mu za to, że On dotknął waszych serc, bo ja wiem, że dotknął. Amen? Ja wiem o tym. Duch Święty dotyka nas cały czas. Halleluja. Wstańmy może. Dziękujmy naszemu Bogu. Halleluja. Przez chwilę może, przez kilka sekund. Słuchajcie, wypowiadajmy tylko słowa wdzięczności i dziękczynienia. Dziękujmy Mu za to słowo. Dziękujmy. Nie prośmy o nic, ale dziękujmy Mu za słowo, które daje do naszego życia. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nas wysłuchujesz. Dziękujemy Ci, że Ty zawsze wysłuchujesz nas. Dziękujemy Ci, że życie Twoje dałeś w nasze serca. Dziękuję Ci, że błogosławieństwo Twoje spoczywa na nas i spływa na nas. Ja Ci dziękuję za słowa, które Ty mówisz do nas, tak bardzo Ci sprawiają przyjemność. Kiedy Ty mówisz do naszych serc, tak bardzo sprawia Ci przyjemność, kiedy nasze życie może stać się lepsze, kiedy ono może stać się bardziej owocne, kiedy nasza winnica może być zdrowsza, kiedy, Panie, ten ogród, sad może być, Panie, uzdrowiony. Tak, Panie, bardzo Ci zależy na tym, bo Ty jesteś dobrym Bogiem, bo Ty jesteś cudownym Bogiem. Bardzo Ci dziękujemy za to. Dziękujemy Ci, Panie, za uwielbienie, dziękujemy za chwałę, dziękujemy Ci za grupy uwielbienia, dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich sługi Twoje, dziękujemy Ci, Panie, za miejsce. Chcemy Ci dziękować za to, że tutaj w tym miejscu dzisiaj może być ogłaszana Twoja chwała. Ale Panie, Ty powiedziałeś, że nie na tej górze, ani na tamtej górze, ale w sercach ludzi, Panie, w duchu i w prawdzie będzie wszędzie uwielbiane Twoje święte imię. Niech to się stanie, niech to się stanie w zamian tego, cokolwiek innego jest w naszym życiu. Niech to będzie proces, który, Panie, się wykona. Halleluja. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za słowo. Duch Święty, dziękujemy Ci za przekaz Twój. Dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz do nas. Dziękujemy Ci, że Ty lubisz mówić do nas. Dziękujemy Ci, Panie, że my możemy kochać Twoje słowo, że możemy, Panie, przylgnąć do Twojego słowa. I tak chcemy teraz zrobić, Panie. Chcemy wypowiedzieć się. Nasze usta są stworzone po to, aby wypowiadać się przed Twoim obliczem, aby komunikować się ze sobą i z Tobą. Dlatego dziękujemy Ci za nasze usta. Dziękujemy Ci za czyste usta. Niech to źródło naszego serca będzie czystym źródłem, aby przez usta przechodziła tylko czysta, żywa woda, tylko źródlanka, Panie, ta, która jest czystą, która jest życiodajną wodą. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie.
Halleluja. Niech narzędzia naszych ust będą właściwie wykorzystywane, dlatego że jesteśmy dziećmi Twoimi, jesteśmy zbawionymi przez krew Jezusa Chrystusa, jesteśmy Twoimi synami i córkami, dlatego chcemy być, Panie, podobni do Ciebie. Chcemy być podobni do Ciebie i dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa Chrystusa niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Halleluja. Niech będzie błogosławiony Pan. Niech będzie błogosławione Jego imię. Dziękujemy Ci. Chwała i dziękczynienie niech będzie na naszych ustach. Amen.